Na pierwszym posiedzeniu Związku Komunikacyjnego delegaci gmin wybrali jego władzę na kolejną kadencję. W głosowaniu było 6, za wyborem głosowało 6, przeciwko 0, wstrzymało się od głosów 0 i głosów nieważnych 0. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania przewodniczącym zarządu ZKKM w Szanowie został wybrany pan Gruber Tadeusz. W Związku Komunalnym komunikacja międzygminna bez zmian. Przynajmniej na fotelu przewodniczącego zarządu. Na posiedzeniu zgromadzenia w poniedziałek 17 stycznia członkowie Związku Komunikacyjnego jednomyślnie i bez dyskusji powierzyli funkcję szefa zarządu ZKKM Tadeuszowi Gruberowi. Bez zmian pozostała także jego pensja. Szef związku będzie zarabiał tyle, co do tej pory, czyli 8920 zł brutto miesięcznie. Gminni delegaci wyłonili również ze swego grona pozostałych członków zarządu oraz zgromadzenia. Na nieetatowego członka zarządu ZKKM wybrano Roberta Maciaszka, reprezentującego Chrzanów, oraz Franciszka Brzuskę, przedstawiciela Trzebini. Funkcję przewodniczącego zgromadzenia związku objął Lucjan Kraus z Trzebini. Jego zastępcą został z kolei Zygmunt Sroka z Libiąża. Ponadto radni ustalili wysokość diet za udział w posiedzeniach ZKKM. Wahają się one w zależności od pełnionej funkcji od 380 do 580 zł.